Serdecznie witamy wszystkich Państwa w ten szczególny październikowy dzień na uroczystości z okazji obchodów Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. 14 października 1773 roku Sejm Rzeczpospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej, pierwszą w Europie państwową władzę oświatową, powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dzisiejsze święto to szczególny moment, kiedy uświadamiamy sobie, jak ważna jest rola nauczycieli i edukacji w naszym społeczeństwie. Od zawsze edukacja była i jest nadal kluczem do sukcesu i rozwoju. Dzień Edukacji Narodowej to święto polskiej szkoły. To święto wszystkich nauczycieli, a także też uczniów, bo jak wszyscy wiemy, nauczyciele i uczniowie tworzą takie dwa ogniwa. Bez nauczycieli nie funkcjonowałaby szkoła, a i także bez uczniów szkoła funkcjonować by nie mogła. Dlatego, drodzy Państwo, dzisiaj, w dniu Waszego święta, chcę przede wszystkim pokłonić się Wam nisko i podziękować Wam za Waszą pracę, którą wykonujecie na rzecz tych młodych, wspaniałych ludzi. Praca to chyba nawet za mało powiedziane, bo to, co robicie, należy nazwać misją, bo to właśnie Wy bierzecie odpowiedzialność za tych młodych, wspaniałych ludzi, co dalej się w ich życiu wydarzy, co będą robili, na jakie uczelnie się dostaną i jak będą dalej funkcjonować w życiu dorosłym. Jest to ogromna odpowiedzialność, ale i też ogromna satysfakcja, bo nie ma nic piękniejszego, jak się po latach spotka swojego ucznia, który pięknie się w życiu odnalazł, pięknie się realizuje, stworzył piękną rodzinę. I to jest chyba taka największa nagroda dla właśnie nauczyciela. Wam, kochani młodzi przyjaciele, chciałem również w dniu tego święta złożyć najserdeczniejsze życzenia, żebyście przychodząc do tej i do innych szkół, które funkcjonują w naszym powiecie, jak najwięcej z tych szkół wynosili. Szanowny panie starosto, w imieniu wszystkich nagrodzonych bardzo dziękuję za to szczególne wyróżnienie. Świadomość, że nasza praca jest dostrzegana i doceniana, będzie nas dodatkowo motywować do doskonalenia się i podejmowania kolejnych wyzwań.